Chciałbym przede wszystkim najpierw wręczyć medal, premierę targową dla firmy Metal Technika i proszę pana... Trzecia edycja targów WoodTech 2024 rozpoczęła się od wręczenia medali targowych. Jedną z nagrodzonych firm jest Metal Technika za swoją premierę optymalizerkę OWD 1600 wzbogaconą o nowe oprogramowanie nazwane globalną optymalizacją. Więcej o tym rozwiązaniu opowiada Piotr Falana. Pracy w naszej firmie jest to, że słuchamy marzeń naszych klientów, ich oczekiwań i robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby na te oczekiwania odpowiedzieć. I owocem takiego postępowania jest to, co chcemy Państwu dzisiaj zaprezentować. Firma Stella, która od ponad 10 lat używa już naszej optymalizerki OWD 1500, jest niezadowolona, chcąc zakupić drugi egzemplarz, poprosiła o to, żebyśmy rozwinęli dla nich maszynę o tak zwaną globalną optymalizację. I to jest takie zjawisko, które okazuje się w tym momencie dotyka bardzo wiele firm i małych, i bardzo dużych w kontekście producentów mebli tapicerowanych. Mianowicie coraz częściej nasi klienci dzisiaj muszą produkować bardzo dużą ilość różnych elementów w krótkich seriach. I maszyna oczywiście potrafi zrobić to bez tego specjalnego oprogramowania, ale czemu nie zrobić tego lepiej? I właśnie firma Stella poprosiła nas, żebyśmy stworzyli dodatkową funkcję w maszynie, która pozwoli z ich bazy danych wyciągać informacje o meblach, które tam mają zapisane i w bardzo prosty, szybki, a przede wszystkim bezbłędny sposób tworzyć gotowe receptury do maszyny. Stworzyliśmy program, w którym producent może zawrzeć wszystkie swoje modele mebli. Wiemy, że modele mebli tapicerowanych mogą być zbudowane z różnych gatunków drewna i w tych różnych gatunkach drewna pojawią się różne przekroje tego materiału. I o ile w wersji standardowej możemy tworzyć receptury, które będą zawierały przypisane długości i ilości sztuk, muszą być podzielone w maszynie na poszczególne gatunki i przekroje, ale jednak wymaga to od operatora i skupienia, i czasu, żeby te dane do maszyny wpisać lub z niej wyciągnąć. To nowe oprogramowanie ma doprowadzić do tego, żeby ten proces dział się w dużym stopniu automatycznie i właśnie bezbłędnie. Czyli cały proces pracy dla operatora ogranicza się do tego, że on mając już gotową bazę danych, który ma wpisane wszystkie typy mebli czy składowe mebli, które produkują, dostaje informację, który typ mebla ma wyprodukować i w jakiej ilości, to jego praca ogranicza się tylko do wyboru tych konkretnych mebli i zdefiniowania liczby sztuk. Tworzymy globalną, dużą recepturę, która zawiera wszystkie dane do tych mebli, które wybraliśmy. Wysyłamy to do optymalizerki. Teraz optymalizerka pomaga operatorowi pracować. Czyli w pierwszym kroku, proszę zobaczyć, maszyna daje operatorowi wybór między gatunkiem drewna iglastym bądź liściastym i tych danych może być tutaj zdecydowanie więcej. Czyli operator wybiera przykładowo liściaste, czy tam iglaste i pokazują się wszystkie przekroje, które w tych meblach, które wybraliśmy do produkcji, którego budują. I operator wybiera przykładowo przekrój 25x25 i ma już gotowe wszystkie długości i liczbę sztuk, które budują te meble, a które są wynikiem krotności czy ilości wybranych mebli do produkcji. I w tym momencie operator uruchamia maszynę i zaczyna pracować. I zaznacza wady, maszyna optymalizuje, wycina, żeby było ciekawiej, do tych wszystkich długości w bazie danych możemy w sposób automatyczny przypisywać teksty do wydrukowania. I tutaj w tej tabeli mamy wgrane również w pamięci danych teksty, które będą drukowane na tych elementach, które będą na optymalizerce pozyskiwane. Ma to służyć temu, aby operator w łatwy sposób potrafił odnaleźć elementy już na stole odbiorcy optymalizerki. W trakcie wykonywania tego programu maszyna cały czas na bieżąco będzie nam pokazywała, na jakim stopniu realizacji tej receptury jesteśmy, ile nam jeszcze materiału zostało do wycięcia. Kiedy skończymy pracować z danymi długościami przypisanymi do tego gatunku i tego przekroju, maszyna się zatrzyma i poprosi operatora, żeby wybrał następny gatunek i następny przekrój. Dopiero jak wykorzystamy wszystkie długości we wszystkich przekrojach i gatunkach, maszyna kończy recepturę i możemy przystępować do następnego zadania. Oczywiście przewidzieliśmy w tym wszystkim taką sytuację, że w trakcie realizowania dużej receptury, która może się odnosić do całego dnia produkcyjnego, może być potrzeba wykonania jakiegoś zadania
natychmiast i przerwania realizacji rozpoczętej procedury. Wówczas całą tą recepturę możemy odłożyć do schowka, wykonać pracę, którą musimy zrobić pomiędzy tym wszystkim, a później przywrócić ze schowka i kontynuować daną operację. Widzimy, jaki jest aktualny stopień postępu. Wytniemy parę desek i zobaczymy, jak nam się to zmieni. Każdy element otrzymuje indywidualny opis, taki jak został przesłany z plików CSV z bazy danych klienta. Nowością tej maszyny w stosunku do poprzedników jest to, że mamy tutaj najnowszy sterownik IQR, który po pierwsze daje nam komunikację z drukarką. Rzeczywiście te informacje z maszyny możemy wysłać bezpośrednio do drukarki, żeby drukarka drukowała zmienne dane. Zmieniony jest troszkę sam algorytm optymalizacyjny, dzięki czemu mamy jeszcze lepsze wyniki optymalizacji. Lepsze statystyki niż w poprzednikach. Czyli ta maszyna jest przygotowana do tego, żeby konfigurować ją do dotacji Przemysł 4.0. Na tym ekranie widzimy, jak maszyna komunikuje operatorowi wykonanie, wycięcie wszystkich elementów z danego przekroju i gatunku, który został podany. Brak elementów do optymalizacji cięcia. W tym momencie operator w bardzo prostym kroku musi wybrać po prostu następny, żeby było tu, tak, tu baza danych, zmiana przekroju, na przykład na liściasty, jeden przekrój. I tutaj mamy tylko do wycięcia dwie sztuki długości 155 mm. To jako następne zadanie do wykonania. Wytniemy, znowu zmieniamy zadanie, ale mamy je gotowe, już wbrane do maszyny. Nie musimy wpisywać ani długości, ani ilości, ani sortowania. Bo ciekawostką jest to, że w tej maszynie mamy już nową funkcję sortowania. Czyli możemy sortować albo elementy długościami, albo możemy przypisać już na wstępie, że na przykład pierwszy wybijak wybija wszystkie elementy do mebla, na przykład Piotrek. Drugi wybijak, wszystkie elementy niezależnie od ich długości, mebla na przykład Agnieszka. I w ten sposób operator pod każdym wybijakiem ma cały zestaw dla danego mebla. Czyli też już nie musi wyszukiwać tych długości, tych elementów po stole sortującym. I to też jest bardzo fajne wyjście naprzeciw operatorowi, żeby ułatwić mu pracę.